No, pięknie prezentuje się Teatr Polski. W Polsce. Z tyłu taka szopa, nie? To tak samo jak i ten kościół Świętego Krzyża, proszę Państwa. Pięknie się prezentuje. Z przodu, a z tyłu szklany dach. Blaszak. No, także proszę Państwa. Za Teatrem Polskim nasza szkoła. Jedna i druga i trzecia i czwarta. Byłoby miło tutaj pooglądać. No już, już krakowskie przedmieście. No i ten kościół Świętego Krzyża. Prawda? Gdzie? Z prawej strony. Chodźmy. No. No i ta Matka Boska. Także proszę Państwa, radio Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra, Pałac Staszica. Po lewej, remontowany. Pałac Staszica. Po lewej, remontowany. Ateizm rośnie, rośnie. Tutaj wystawa była na temat Jana Husa, jak go spalili katolicy. No, jak go spalili. Ja mówię, że krzyczą, wrzeszczą, mają mało psychologii, mądrości, bardzo mało. Się denerwują i ludzi palą, bo nie mogą wytrzymać. Już taki ktoś jak Hus dał im popalić, to oni jego spalili. No to kto mądrzejszy, Hus czy oni, którzy go przebodli? A no właśnie, no to jest powiedziane w Biblii, że wielokrotnie będą krzyżować Syna Człowieczego i wydawać go na urągowisko. No to więc odnośnie braci Jezusa Chrystusa, prawda? Że tak jak potraktujesz braci Jezusa Chrystusa, to tak jak byś potraktował samego Mistrza Jezusa, żeby nikogo innego nie nazywać mistrzem, bo jeden jest tylko wasz przewodnik, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo, żeby ojcem nie nazywać, albowiem jeden jest tylko w niebie, a wy wszyscy braćmi jesteście, aby nauczycielem nie nazywać, aby rabbi nie nazywać, prawda? No i tu mamy kościół Świętego Krzyża. Proszę Państwa, jako że krakowskie przedmieście to same kościółki. Nie ma w Warszawie niestety prawosławnych ludzi, mormonów, ewangelików, ani świadków Jehowy. A to, co tu jest, to już wiadomo. Ludzie teraz nie chcą się przyznawać do kościoła. Nie chcą chodzić na msze. Nic nie chcą, nic nie chcą. Proszę Państwa, ksiądz Ryzyk powiedział, że nie chcą się przyznawać do kościoła katolickiego swojego, do księdza Ryzyka, do Radia Maryja. Udają, że ja nie jestem wcale katoliczką, ja nie jestem wcale katoliczką. No to ona już jest na pół ateistką. Ateizm rośnie. Proszę Państwa, od dołu do góry. No lepszy by tutaj nam był Pałac Kultury Stalina i Lenina. Bardziej by nam się przydał. Bardziej by nam był przydatny Pałac Kultury Stalina i Lenina, bo wysoko ten ateizm Stalina Kultury i Lenina. Wysoko. A z nieba został strącony w roku 1914 diabeł w oblicze ziemi.